2008 roku zakończono procedury przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Dokładnie 2 lata temu, 23 października 2008 roku, uczniowie poniosli krzum i wbili symboliczną łopatę pod budowę basenu. Tych kilkanaście miesięcy minęło bardzo szybko i w październiku dobiegły końca czynności odbiorowe. Potem uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Od jutra dzieci, młodzież i wszyscy mieszkańcy Kojowa korzystać będą z basenu i innych oferowanych tu atrakcji. W obiekcie oprócz 6-torowego basenu pływackiego jest także basen rekreacyjny z wolną rzeką, hydromasażem i wodnym gejserem. Na hali głównej znajdują się także dwie wanny jacuzzi. Doskonałym punktem obserwacyjnym tego miejsca jest trybuna, która pomieści ponad 100 litrów. Na piętrze zlokalizowano m.in. pomieszczenia rekreacyjne. Saunę chińską, saunę parową, łąkę solarną i biurę. Inwestycja kosztowała ponad 17 milionów złotych. Na realizację zadania pozyskano z Ministerstwa Sportu kwotę 3 100 000 w ramach kontraktu dla Dolnośląskiego. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Europosłowi panu Piotrowi Borysowi, marszałkowi Dolnośląskiemu panu Markowi Łapińskiemu, radnym sejmiku województwa dolnośląskiego, wykonawcom inżynierowi kontraktu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w osobach pani Teresy Marcinniczym i Janusza Mikołajczyka. Basen jest nowoczesny i bezpieczny. Życzę wszystkim dzieciom, młodzieży, dorosłym, aby Pływania spełniła wasze oczekiwania, aby stała się miejscem rozwoju, kształtowania talentów pływackich, miejscem rodzinnego wypoczynku. Z radością w imieniu wszystkich zaangażowanych w ten projekt zapraszam już od jutra na międzyszkolną pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 4. Dziękuję. Pragnę bardzo gorąco powitać panią dyrektor Wioletę Matysek, czyli nas, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych oraz pana dyrektora Marcina Przyszłotnego, dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu. Bardzo proszę panie dyrektorze, jest miejsce. Proszę Jego Ekscelencję księdza biskupa Marka Mendyka o pobłogosławienie i poświęcenie tego obiektu. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Pani Dyrektor, która spełnia obowiązki gospodyni, gospodarza tego obiektu, Szanowny Panie Starosto, Pani Kurator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, drodzy Państwo, kochane dzieci, bardzo się cieszę, że takie miejsce znalazło się w Kojowie. Od pewnego czasu, kiedy otrzymaliśmy informację, że tutaj powstaje taki obiekt, kibicowaliśmy nie tylko burmistrzowi, ale i wszystkim, którzy aktywnie włączali się w realizację tego projektu. Gratuluję i życzę, żeby to miejsce było miejscem szczególnym dla tego miasta, a zwłaszcza dla całej społeczności. Niech razem z taką tężyzną fizyczną rośnie też potęga ducha. Tego życzę i o to się będę mówił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Boże Wszechmogący, Ciebie wielbimy za to, że kierujesz mądrze ludzkimi pracami i wyznaczasz obowiązki. Pozwalasz człowiekowi zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, pobłogosław ten obiekt i tych wszystkich, którzy przyczynili się do jego powstania. Spraw, aby wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, aby zaznali duchowego odpoczynku i umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się prawną życzliwością, serdecznością,
i z radością oddają Tobie chwałę. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech to będzie.